Dobra, dzień dobry, Aresek was wita i ja. Aresek jest po spacerku, leży zadyszany, musiałem go trochę przegonić, normalka, żeby mi tu leżał ładnie. Zostań tu ładnie. A teraz idziemy dokończyć akcję most, oczywiście. Pozbierać to. Nie wiem co tu jest, ale wiecie co, ten wór wezmę cały. Nie wiem, może mi tam jaki wąż nie wylezie. Próbujemy to dzisiaj dokończyć. Mam moje woreczki. Tu są jakieś syropiany, mrówki, cholera wie co to jest, to pójdzie do kalfasa. Patrzcie na tego. O. Tak, posprzątamy to, drzewa nie bierzemy. Zobaczmy co tu jest. Plastyki, styropiany. To. Muszę to wziąć do autka. Zaniesiemy ten syf. Tak. Tu musimy miejsce zrobić na... Aresek sobie leży. Na następny wór miejsce zrobimy. No i myślę, że ta akcja się skończy. Tu mam worki, ale tu jest też wór. Ale co to jest za wór? Nie wiem co to jest, ale wiecie co? On jest taki bardziej trwały, tak mi się wydaje. Jak ja bym tu powrzucał do tego wora coś. I szkła. Butelki. Ije. Mieszkiel. Boję się tu chodzić. Kula. Jeszcze. Może rambel był jakiś albo. Wiecie co? Tu jest wszystko. Nie wiem co tam jest za syf. To jest woda. Nie, to jest jakiś. Nie wiem. Jakiś pył z czegoś, ale co to jest? O. No i ładnie, no do tego wora naładujemy. Ten wór nawet tu wytrzymał dosyć sporo. To pozbieramy. Te plastiki, które tu są. Rurki, worki. Inne śmieci. Tu jest papier, do tego nie bierzemy. Tu są butelczyny, ale jest tego wam powiem strasznie dużo, tak żeby czegoś nie przeoczyć. O nie, tu jest jakiś filtr. To jest jakiś plastikowy filtr oleju chyba, tak, filtr oleju ruski. Paruski. Tu jest też, tu są plastiki. Trzeba to pozbierać, tu jest jakieś szkło. Dobra, to tu. Jeszcze to też wsadzimy. O Boże, ile tego tu jest. Co ci ludzie są warci, powiedzcie. Co oni mają w główkach? Tak przychodzą i wyrzucają to wszystko tu. Nie mam pojęcia, naprawdę. Tu są wory. W worach woda. Dobra. Wiecie co? Znalezione. Dziurawe nie są. Chociaż
Jest dziura. Ale może to wykorzystamy. Znowu na śmieci. A co? Proszę. Choinkę można sobie przystroić. Świąteczną. To można sobie przystroić. Tu weźmiemy jakieś. To nie, bo to drzewo. Papa. Ładowarka. Proszę. Aby ktoś nie miał. Taka ciężka. Do wora. Tu do wora. Ale mam już rękawice mokrą. Proszę, co to jest? Jakiś kasek. Cholera, proszę. To jest też jakaś paletka. Wstążki. Do wora. Wszystko do wora. A pierdziel. Ale tego nie. Mówię wam. O, coś nadepłem. Coś mi się pod nogą strzeliło. Jakieś szkło. Ale dobrze. Nie rozwalę to. Tylko mi się krzywda nie stanie. Będę takich małych szkieł wybierał. W sumie tu jest tego sporo, ale to co nadepłem, to pozbieram. O. Dobra, to ten bark. Nazbieramy ten wór. Gumiok. Kufaja. No wiecie co? Najważniejsze są plastiki. Torba. Widzicie? Jakaś dobra torba. Tu nie wiem, co to jest w tej reklamówce. Wolę nie patrzeć. Do wora. Ares tam jest. Zostań, Ares, ładnie. Czekaj na pana. Ładnie siedzi. Ulica jest niedaleko. O! Czyżby następna? Jasne. Sportowcy to są. Sportowcy tu wyrzucają po prostu. Widzicie? Fajnie, nie? Sobie przyszli sport pograć i wyrzucić. No. Nudziło im się. Kufajki nie biorę. Za dużo miejsca. Niech to tu schnie. Chyba, że jakoś to tam wsadzę. Dobra, tu plastików nie ma. Tu jest jeszcze jakiś plastik. Tu jest papa, tu jakiś jeszcze ogrodowy. O Jezus, znowu wlazłem w coś. Patrzcie, co to jest. Jakieś zabawkowe żelazko. Made in Taiwan. Nie wiem, o co chodzi. Do tego jest. O. Dwa. Są, patrzcie. Tu jest ładowarka do tego jakaś. Nie wiem co to robiło, ale jakieś wygląda jak żelazko. Nie mówię po angielsku. Dobra, buciory. Nie. O, jakie to jest ciężkie. Jak cię kręcę. Mi się nie rozleciał ten wór. Dobra. Jeszcze to. Paletka znowu, oczywiście. Mamy. Uśmiech mamy, mamy. Gumiok. Nie wsadzę. Wiecie co? Ja idę z tym worem. Pełnym śmieci. Kurde, już 9 minut. Spróbuję to jakoś to tu spakować. Auta. Ja pierdzielę. Nie chcę za bardzo tego wpychać. To może być szkło. Aresa już praktycznie nie widać. Ale wiecie co, jeszcze tam mogę jeden wór nazbierać w sumie. Do którego wora to można?
Może ten wór wykorzystamy po prostu i do tego będę zbierał. Jest taki bardziej solidniejszy. O, kiedyś jak to mówię, to ten gumiok tu wsadzimy. O. Gumiok. No to jeszcze te spodnie. Unkelnówka. Trochę śmigane. Dobra, zapakujemy tu jakoś, no nie? Myślę. Wsadzimy do wora? Nie wsadzimy. Wsadzimy. Myślę, że będzie dzisiaj akcja most. Dzisiaj to wyślę. To jest mój worek. Jeszcze mam tu. Jeszcze to wezmę. O, proszę. Będzie odcykany. Styropiany. Będzie czyściutko. O, idźcie. Tak. Jakieś gałązki. Tu trochę szkła, ale to jest takie cienkie szkło. Dobra, to wyrzucimy. Myślę, że się krzywda nikomu nie stanie, jak kto wejdzie. Nie wiem, chuba to jest. O. Tak. Papier. Robiany. Wyrzucimy. Sorry, że tak. O, 6 godzin. 6 groszy. Tak? Flaming, pozdrawiam. Tu. Teraz idziemy w głęboką trawunię. O, proszę. Carlsberg. To chyba nie są zwrotne. Ani nie ma co. Tu jest jakimś napojem jeszcze. Powyrzucamy to wszystko. Proszę. Tu butle. Tu butla. Ile tych butli. O Jezus. O, plecki mnie już zaczynają boleć. Ale tu coś widzę. O kurde. Tu coś widzę jeszcze. O, o. Czyżby? Kawałek samochodu znowu. Butla i kawałek samochodu. Tu jest jakiś koc. Koca nie biorę. Dobra. To weźmiemy. Kawałek samochodu weźmiemy. Bez tych ślimaków. O. Bo mi do samochodu wejdą. Dopiero zaczyściłem, ale i tak już mam. Taki mam brud, że już. Naprawdę. Idziemy tu. O. Ja pierdzie. Patrzcie, jak jest. To jest dużo od psa oczywiście. O. Może mi się nie wysypie. Jak myślicie? Ale to śmierdzi. Musimy chyba do przoka pojechać od razu. To nie ma sensu z tym jeździć do tego. To tu. No już mamy full w samochodzie. To też jest jakiś plastik. Od razu to wrzucimy tu. Idziemy po moje. Po moje woreczki. Tu zostawiłem. Patrzcie jak. No to już teraz to już spoko. Tu mam oczywiście te puchory. Puchory to biorę. A co? Co wezmę jeszcze? Już czyściutko. Ładnie, elegancko. Ten gruz to olać. To wszystko papier, tektura, drzewo. Już temu nic nie będzie.
dosadzimy tu. Ale wiecie co? Gdzie mam tam? Ja coś tu widzę. Już mi się nie chce, już nie mam w samochodzie miejsca, ale wiecie co? Ja tu widziałem, premię sobie zrobimy na dzisiaj. Następne 6 groszy. A co? Znowu 6 groszy. Znowu. Ale będzie premia solidna. Proszę. 6 groszy. Patrzcie ile tego jest. Dla mnie. Teraz puch. Nie będę tego mieszał. O! Toż to jest. A to jest chyba ta większa butelka. Tego na razie nie będę brał. Tu już chyba nic nie ma do mojej premii. Same jakieś ten, ale wiecie co? To sobie na bok odłożymy. Idę do autka. O! Widzicie? Przeoczyłbym. Jeszcze 6 groszy. Ojej! Jeszcze 6 groszy. O, patrzcie. Super. Tylko to nie wiem, czy to wpada. Ale to weźmy tam tu. A tu mam jeszcze wór. To wiecie co? Przejdę się tak. Żal mi to zostawiać po prostu wszystko. Do kapsy. Tu są jeszcze butelki. Jeszcze troszkę tu podbieram jakoś to tam. Jakoś to tam. Zmierz. Pojadę od razu na przok. Wyrzucę to. Nie będę już do domu tego brał. Na przoku to posegreguję. Zajdzie mi tam z pół godzinki, ale damy radę. Wiem, że nie. Nie oglądacie moich filmów po całości, tylko tak. Tu nie ma nic ciekawego do oglądania. Nie, tu jakieś butle są. Co to są za butle? By to były zwrotne. Ja, po gorzole. Tak. Zbieramy. O Jezus. Gdzie auta pełno jeździ. Patrzą na mnie, ale śmieciarz, co on tam robi? Ja się nie przejmuję, nie wstydzę się tego. Ja już przestałem się po prostu tego wstydzić. Niech se myślą, co chcą. No, tu jeszcze mamy troszkę. Tak. Jeszcze kawałek, proszę. Jeszcze kawałek. Ale już dzisiaj, co to jest? Nie, to jest jakiś ten. Tu jeszcze coś jest, nie, to hamburger. To jest Miller Misch. O. Tak. Robię swoje i się nie przejmuję. Tam gadają to z tobą. Sobie gadają i gadają, bo oni są tylko gadać potrafią i oceniać, tak jak kiedyś mówiłem. Nic poza tym. Ach, wleciałem. To jeszcze to. Znowu to. Powiem wam, się trochę naschylałem. Człowiek już się starzeje. No niestety, nie ma się co oszukiwać. Ale musimy to. Nie wiem, co oni to tu to nawalili. Tego, co tu jest? Wolę nie wiedzieć, co to jest. Jeszcze tu zobaczymy. Nie ciska.
Dobra. To chyba będzie już ostatni kawałek. O Boże. Jeszcze tu jest plastik. Może już jak zobaczą, że tych śmieci tu nie ma, to nie będą jak muchy do lepu lecieć, zrobić sobie sztuczne wysypisko, bo już jest czysto. Ha! Leje się ze mnie, powiem wam, po czole mi się leje. Ja pierdziel. Gdzie ja to mam wsadzić teraz? Oj, Ares. Będzie problem. Będzie problem, ale skurwa. Musimy go trochę. To wyrzucam tu. Musimy to przestawić. O, tu jest smycz. Przestawimy to jeszcze na ten worek. Zrobimy tu raz. O. Ała. Nie mogę za bardzo. Tam ostre coś jest. Ale tego dowaliłem dzisiaj. Mi się to wysypie w tym samochodzie. Jeszcze to damy. To damy tu. Ach, dobra. Auto zawalone. Zapierdzielone. Totalnie wszystkim. Worami, kalfasem. Tak to wygląda. Aresa już nie widać. Ja pierdziel. Tam jest mój wózeczek. Wyciągłem go. Bo ja mam zawsze ten wózeczek, no prawie zawsze ze sobą. Ale to jadę na przok, od razu to wyrzucę, także nie ma co do wózka nawet ładować. Dobra, ja będę kończył. Jadę na ten przok, bo jest 22 minuty. Pozdrawiam was wszystkich i proszę, nie pozwólcie na to, żeby oni robili tu takie po prostu wysypisko. Jest teraz czysto. Widzieliście, jak to wygląda, jak teraz wygląda. Dzień, no zacznę tu jeszcze tu. Jeszcze mam puchę. Sorry, ale jeszcze to weźmiemy. Wyrzucimy to jeszcze. Okej. Dobra. Jeszcze to postawimy. To ja kończę. Trzymajcie się. To tego nie będę brał. Tej papy, chyba że kiedyś tu przyjadę. Spróbuję to ogarnąć. Nie wiem, zobaczymy. Tu jest ładnie czysto, już wszystko posprzątane. To teraz zarośnie, ładnie zginie, co tam resztę zostało. Tu krzaka nie ma. Może już wysypiska tego sztucznego tu nie będzie. Dobra, pozdrawiam was wszystkich. Pa, pa. Trzymajcie się.